środowiskach patriotycznych od pewnego czasu funkcjonuje pewna debata, czy o żołnierzach polskiego podziemia po II wojnie światowej powinno się mówić żołnierze wyklęci, czy też, jak jest coraz częściej proponowane, żołnierze niezłomni. Sam stanąłem przed tym dylematem, przygotowując książkę Wilczęta, i jednak postanowiłem pozostać przy tym starszym określeniu żołnierze wyklęci. Dlaczego? Z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, pamiętajmy, że żołnierze polskiego podziemia przez cały okres PRL-u faktycznie byli wyklęci. Jeśli pisano o nich, to nie pisano o nich inaczej jako o bandytach, gwałcicielach, mordercach, rabusiach, sprzymierzeńcach Hitlera. I w ten sposób właśnie przez cały okres PRL-u, zapewne Państwo się zgodzą, byli oni wyklęci. Ale czy tak naprawdę sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie lat 80. i 90.? W latach 90. przecież lewicowe media pisały bardzo negatywnie o żołnierzach polskiego podziemia po II wojnie światowej. Przedstawiały w zasadzie tak samo jak propaganda komunistyczna, w bardzo negatywnym świetle. Można powiedzieć, że sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie lat 90. i 2000. Sejm wówczas oddał cześć żołnierzom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Kilka lat później oddał cześć żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wszyscy pamiętamy luty 2011 roku, kiedy to Sejm przegłosował ustawę o wprowadzeniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który co roku obchodzimy 1 marca. No i można powiedzieć, że w ten sposób właśnie, poprzez też przyznawanie odznaczeń, awanse w stopniach wojskowych, państwo polskie i społeczeństwo być może po części już jednak przestało traktować żołnierzy wyklętych jako wyklętych. Ale proszę Państwa, czy doszło do trzeciego etapu prac ekshumacyjnych na Pomorskowskiej Łączce? Czy kilkadziesiąt szczątków polskich bohaterów nie spoczywa nadal pod grobami dygnitarzy komunistycznych, którzy nie mieli tyle szczęścia, co Wojciech Jaruzelski całkiem niedawno, i nie byli chowani z salwą wojskową na ich cześć, nie byli chowani właśnie z taką pompą, nie wydawano na ich pogrzeb 80 tysięcy złotych, jak stało się w wypadku Wojciecha Jaruzelskiego, a przypuszczam, że ta kwota jest znacznie wyższa. Niedaleko Wojciecha Jaruzelskiego leży zapewne, bo tego nie do końca nie wiemy, Witold Pilecki, który nie miał tyle szczęścia i jedynym strzałem, który towarzyszył jego śmierci, był ten strzał zadany właśnie w potylicę, strzał egzekucyjny. Nie został pochowany, tylko wrzucony w dół i przysypany wapnem. Czy to nie jest kolejny argument, że żołnierze wyklęci nadal są wyklęci? Czy państwo polskie nie potrafi znaleźć pewnej sumy pieniędzy po to, żeby kontynuować te prace ekshumacyjne na Pomorskowskiej Łączce, a szerokim gestem wydaje wspomniane pieniądze na pogrzeb Jaruzelskiego, czy drogie, jak ostatnio mieliśmy okazję usłyszeć na nagraniach, obiady ministrów, 1500 zł za jeden obiad, i przypuszczam, że takich obiadów nie jest jeden czy dwa w ciągu roku, ale kilka co najmniej w tygodniu. Na to pieniądze się znajdują, ale na to, żeby uczcić polskich bohaterów, na to już pieniędzy nie ma. I wiem, czy Państwo wiedzą, tutaj też jest taki problem techniczny w wypadku tego trzeciego etapu prac na Łączce, z tego względu, że, jak już wspomniałem, zwłoki polskich bohaterów znajdują się pod grobami dygnitarzy komunistycznych, oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Rodziny nie wyrażają zgody na to, by zastosować metodę odkrywkową, czyli ci, którzy zajmują się ekshumacjami, chcieliby te groby tymczasowo przenieść, oczywiście z należnym szacunkiem szczątkom tych komunistów, zastosować metodę odkrywkową, odkryć te szczątki, w miarę możliwości zidentyfikować je, no i później wszystko przywrócić do stanu pierwotnego. Rodziny oczywiście nie wyrażają zgody. Ponoć, z tego co wiem, profesor Szwagrzyk mówił mi, że być może będzie zastosowana metoda kopalniana, tudzież górnicza, to znaczy wejście po prostu w głąb ziemi i kopanie pod ziemią bezpośrednio. No niemniej, jak to Państwo zapewne przypuszczają, jest to powiązane ze znacznie większymi kosztami i ze znacznie większą trudnością organizacyjną. Z tego względu właśnie do trzeciego etapu prac ekshumacyjnych nie dojdzie, no z racji też, jak już wspomniałem, obojętnego stosunku państwa polskiego wobec żołnierzy wyklętych. Drugi argument, który przemawia za żołnierzami wyklętymi, a nie żołnierzami niezłomnymi, być może już tak nie jest takiej wagi jak pierwszy i ten, o którym za chwileczkę będę mówił. Ale warto też o nim wspomnieć. Polska żołnierzy niezłomnych przez ostatnie kilka wieków miała dość sporo. Konfederatów barskich można określić mianem żołnierzy niezłomnych. Powstańców styczniowych tak samo. Powstańców śląskich, powstańców warszawskich podobnie. Ale czy żołnierzy wyklętych Polska miała w swojej historii tak wielu?
I trzeci najważniejszy argument, który już ostatecznie przeważył na rzecz żołnierzy wyklętych. Początkiem bieżącego roku żyjący jeszcze żołnierze polskiego podziemia po II wojnie światowej, zrzeszeni w Zrzeszeniu Narodowych Sił Zbrojnych, wydali oświadczenie, że określenie żołnierze wyklęci jest jak najbardziej prawidłową nazwą, że życzą sobie, by tej nazwy używać, że ta nazwa już utarła się w polskiej historiografii i by w konsekwencji przy tej nazwie pozostać. Z tego też względu właśnie pozostałem przy tym określeniu. Między mną a profesorem Szwagrzykiem w czasie premiery książki Wilczęta w Krakowie odbyła się właśnie na ten temat pewna dyskusja. Tutaj profesor Szwagrzyk jest jednak zwolennikiem określenia żołnierze niezłomni. Argumentuje to tym, że lepiej, bardziej wobec młodzieży przemawia określenie niezłomni niż wyklęci. Moim jednak zdaniem tak naprawdę, jeśli nie będziemy mówić młodzieży, moim rówieśnikom, czy osobom młodszym, czy też starszym, o żołnierzach polskiego podziemia, to niezależnie, czy będziemy mówić wyklęci, czy niezłomni, jeśli nie będziemy mówić, to ta prawda historyczna nie dotrze do nich. Tuż po premierze książki Wilczęta pojawiło się kilka głosów sceptycznych. Były to głosy dość skrajne, choć ogólnie rzecz biorąc pozytywne wobec książki Wilczęta, to z jednej strony zarzucały książce, że właśnie osoby mówiły mi niektóre, że warto było przeprowadzić wywiady tylko z synami bądź córkami znanych żołnierzy wyklętych, żeby przypomnieć właśnie jeszcze bardziej o tych polskich bohaterach. Inni z kolei mówili, a po co było robić wywiady z tymi synami znanych żołnierzy wyklętych? Trzeba było przypomnieć o tych, którzy są praktycznie zapomniani. Jakoś przewidziałem, że mogą się pojawić takie argumenty, takie głosy i w książce Wilczęta są zawarte wywiady zarówno z synami znanych żołnierzy wyklętych, jak na przykład Andrzej Pilecki, syn słynnego rotmistrza Witolda Pileckiego, czy Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, Laluś, ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął w 1963 roku, a więc 18 lat po wojnie, ale też jest wywiad z Katarzyną Skibą, córką Franciszka Perlaka. Zapewne to nazwisko niewiele Państwu mówi, chyba że czytali Państwo książkę Wilczęta, z tego względu, że książka Wilczęta jest pierwszą publikacją, która właśnie o Franciszku Perlaku jakoś traktuje. Pan Andrzej Pilecki w sposób fenomenalny podczas wywiadu w jego warszawskim mieszkaniu opowiadał o tym, jak wyglądał jego utracony raj w dworku w Sukurczach, o tym, jak ojciec uczył go takich podstawowych zajęć gospodarskich, o tym, jak gdy Andrzej Pilecki miał 5 lat, ojciec nauczył go powozić bryczką i pewnego dnia wysłał go po mamę do szkoły, która była nauczycielką. No i faktycznie Andrzej Pilecki jako 5-latek chciał pojechać, ojciec jednak rotmistrz nakazał mu, żebyś przypadkiem nie używał bata. No Andrzej oczywiście powiedział tak, tato, ruszył. Gdy minął pagórek czy wzgórze, które było tuż obok dworku, oczywiście użył bata, pięknie zajechał po swoją mamę, przywiózł ją do dworku z powrotem. I co się okazało? Dostał od ojca reprymendę. Dlaczego? Rotmistrz Witold Pilecki wszedł na drzewo, żeby zobaczyć, czy przypadkiem syn tego bata nie użyje. No oczywiście Andrzej Pilecki podczas naszej rozmowy miał łzy w oczach, choć oczywiście też się uśmiechał, no bo to jest to sympatyczne wspomnienie, ale później opowiadał też o tym, jak wyglądało pożegnanie z ojcem w sierpniu 1939 roku, gdy ojciec odjeżdżając konno krzyczał, zobaczymy się za 2 tygodnie. Nie zobaczyli się przez długi czas, te kontakty w czasie II wojny światowej były sporadyczne. Andrzej Pilecki nie mógł swoim kolegom mówić, że to jest jego ojciec, tylko wujek czy kuzyn, aby ukryć prawdziwą tożsamość ojca. A i po II wojnie światowej te kontakty były nieczęste, a wiadomo, że od momentu aresztowania już żadne. Andrzej Pilecki pamięta, że przez głośniki wymieniano nazwisko Witolda Pileckiego jako szpiega, jako zdrajcy. No rodzina tym samym cierpiała, nie tylko ze względu na upokorzenie takie no, członka rodziny, ale też ze względu na stosunek lokalnej społeczności wobec rodziny, który nie był wówczas no, z wiadomych przyczyn zbyt pozytywny. Andrzej Pilecki ma to szczęście i pamięta swojego ojca. Niestety, wielu spośród moich rozmówców ojców nie pamiętają. Albo jeśli już pamiętają bardzo szczątkowo. Marek Franczak, jak już wspomniałem, syn ostatniego żołnierza wyklętego, widział swojego ojca tylko raz. Gdy miał kilka lat, pamięta taki obrazek z dzieciństwa, że matka zabrała go wieczorem, późnym wieczorem, a w zasadzie nawet nocą w pole i ze stoku siana wyszedł pewien mężczyzna, chwycił go za rękę, mama powiedziała do syna, to jest twój tato. I to była, proszę Państwa, jedyna sytuacja, w której Marek Franczak widział swojego ojca, kiedy go zapamiętał. Losy ojców moich rozmówców były bardzo różne. Niektórzy ginęli z bronią w ręku, inni niestety otoczeni przez
kilkaset żołnierzy komunistycznych popełniali wojskowe samobójstwo. Inni wreszcie ginęli w ubeckich kazamatach, zamordowani strzałem w tył głowy. Tutaj mogę przywołać postać Krzysztofa Bukowskiego, syna Edmunda Bukowskiego, pseudonim Edmund. Jego ojciec został zidentyfikowany jako jeden z pierwszych na Powązkowskiej Łączce. Pan Krzysztof skorzystał z tego przywileju, widział szczątki swojego ojca i właśnie przestrzeloną z tyłu głowy czaszkę w potylicy. No, jak mogą Państwo przypuszczać, był to bardzo trudny wywiad, a przynajmniej bardzo trudny moment tego wywiadu. I wreszcie byli ci ojcowie moich rozmówców, którzy przeżyli bardzo brutalne śledztwo, później proces, a później długie więzienie. Mogę tutaj przywołać postać, o której już wspominałem na samym początku, porucznik Aleksander Pityński, pseudonim Kula, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działający na Podkarpaciu. Był uczestnikiem jednej z największych bitew polskiego podziemia po II wojnie światowej. Co najbardziej ciekawe i warte podkreślenia, była to zwycięska bitwa pod Kuryłówką w maju 1945 roku. Wówczas to proszę sobie wyobrazić, 20 czy 20-kilkuletni polscy partyzanci dosłownie roznieśli na bagnetach niespełna 60 NKWD-zistów oraz jeszcze większą ilość żołnierzy frontowców Armii Czerwonej. W czasie tej bitwy został ranny Aleksander Pityński, został umieszczony na wozie, który transportował rannych i była też tam umieszczona jedna z sanitariuszek, która również została ranna. W ten sposób się poznali. Wkrótce zawarli ślub, a niedługo później urodził się ich syn Andrzej Pityński, z którym mam okazję rozmawiać w książce Wilczęta. Aleksander Pityński został jednak aresztowany i w czasie jednego z tych brutalnych przesłuchań z bólu nie wytrzymał i staranował ubeka, który go przesłuchiwał, głową. Pozostałych ubeków, którzy znajdowali się w tym pomieszczeniu, bił krzesłem, do którego miał przywiązane ręce. Bił tak skutecznie, że ci wszyscy ubecy uciekli z tego pomieszczenia, zamknęli drzwi. Pityński był tak zdesperowany, że uderzał głową o te drzwi i te drzwi pękły na pół. Oczywiście stracił przytomność, został przez ubeków zabrany do karceru, ironicznie nazywany Londynem, i tam podjął strajk głodowy. Spał tylko na takiej desce, nie było żadnej pryczy. I w pewnym momencie poczuł, że zbliża się śmierć. Poprosił o księdza, o spowiedź. Jedno trzeba przyznać, że komuniści raczej nie wzbraniali posługi duchowej więźniom, czasem nawet przy egzekucjach towarzyszyli duchowni. I tym razem również, jak się wydawało, wszedł człowiek w sutannie do tego karceru. Pityński zaczął się spowiadać. Po kilku minutach zorientował się, że rzekomy ksiądz, który go spowiada, wcale nie jest księdzem, tylko ubekiem, którego wcześniej głową staranował. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że wziął tę deskę, na której stał i tak zdzielił tego ubeka, że mu rękę złamał. Ubecy oczywiście się wściekli. Wywlekli Pityńskiego, zawieźli go ciężarówką do lasu, przywiązali do drzewa i tam popijając wódkę strzelali mu koło głowy. Czy byli tak pijani i nie trafili, czy też była to tylko kolejna tortura mająca na celu pozorowaną egzekucję, jeszcze większe upokorzenie więźnia, tego nie wiem. Niemniej Pityński, który modlił się, by go kula trafiła, przeżył później pobyt w więzieniu i gdy wyszedł z więzienia, nie złożył broni. Choć nie walczył już z bronią w ręku, to jednak pomagał swojemu szwagrowi, Michałowi Krupie, pseudonim pułkownik, który był jednym z ostatnich żołnierzy wyklętych. Został pojmany w 1959 roku. Wraz z Aleksandrem Pityńskim dostarczał pułkownikowi broń, żywność, amunicję jego syn Andrzej Pityński. Ten obrazek właśnie z dzieciństwa pamięta. To nie był koniec represji ze strony komunistów wobec Aleksandra Pityńskiego. Andrzej Pityński, jego syn, wspomina, że często ich dom nachodziła milicja. Pamięta taki obrazek z dzieciństwa, zima, noc. W pewnym momencie wpada do domu milicja, wywleka ojca na śnieg. Okładają go pałkami tak mocno, że aż krew puszcza z ciała i później nad ranem Andrzej Pityński wraz ze swoim dziadkiem zbiera śnieg z krwią, zmieszany z krwią po to, żeby wrony nie dziobały tej krwi. Jak sam wspomina, był to jedyny moment w życiu, kiedy płakał. Proszę Państwa, nie był to koniec represji wobec starszego, schorowanego człowieka. W czasie stanu wojennego porucznik Aleksander Pityński był internowany. Mówiąc między nami, było to troszeczkę na własne życzenie. Dlaczego? Na Podkarpaciu, nie wiem czy tutaj w Łódzkiem też jest taki zwyczaj, ale na Podkarpaciu jest do teraz obecny, że mężczyźni
zanim wejdą do kościoła na mszę świętą, wchodzą dopiero w ostatniej chwili, kiedy już dzwonek zadzwoni, stoją tak wcześniej przed sumą, przed kościołem, wymieniają między sobą opinie, dyskusje, rozmawiają. I tym razem w Ulanowie, właśnie w miejscowości, w której mieszkali pityńscy, faktycznie tak samo było. Mężczyźni rozmawiali między sobą, był karnawał Solidarności. Wszyscy przypuszczali, że w pewnym momencie nastąpi pewne tąpnięcie, że władza wyprowadzi czołgi na ulicę, że opozycja będzie aresztowana. I Pityński wówczas powiedział właśnie na temat, ten temat dotyczył, jak już wspomniałem, tej sytuacji politycznej. Wówczas Pityński powiedział, że on ma jeszcze pochowane tyle broni, że jakby coś się zaczęło w ojczyźnie ruszać, to pół Ulanowa uzbroi. No i odpowiednia osoba oczywiście doniosła władzy i Pityński został w konsekwencji internowany, ten starszy, schorowany człowiek. Inna postać, także internowany, Franciszek Perlak. Poprzez wywiad z jego córką chciałem oddać hołd, ja ich nazywam cichymi żołnierzami wyklętymi. Tym cichym żołnierzom wyklętym, którzy dostarczali właśnie żywność, broń, amunicję, czyli stanowili pewne zaplecze wobec tych frontowych żołnierzy wyklętych. Franciszek Perlak był w oddziale Garbatego, siedział w latach 49-53. Po wyjściu z więzienia nie złożył broni i tak samo jak Pityński, choć nie walczył z bronią w ręku, to jednak działał przeciwko komunie nadal. W latach 70. współtworzył konspiracyjne organizacje chłopskie, współtworzył także NSZZ, Solidarność Rolników Indywidualnych i proszę Państwa, także jako już starszy człowiek po tym czteroletnim pobycie w więzieniu niezwykle schorowany, był internowany w czasie stanu wojennego. Proszę Państwa, tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie od tego problemu, czy żołnierze wyklęci, czy żołnierze niezłomni. Czy ta łączka nie świadczy o tym, że oni nadal nie są, że nadal są wyklęci? Zapewne Łódź także ma swoją łączkę. Być może przechodząc czasem ulicą, czy nawet idąc do sklepu po bułki, nie uświadamiamy sobie, oczywiście nie jest to z naszej winy, że przechodzimy po miejscu albo przechodzimy obok miejsca, gdzie leżą polscy patrioci. W tym miejscu chciałem również zaprosić do lektury moich poprzednich książek, bo tak się składa, że już od dłuższego czasu jestem publicystą, dziennikarzem. Chciałem zaprosić do lektury książki Prawdziwy mężczyzna, czyli kto? W książce tej na podstawie biografii świętych i na podstawie biografii osób z historii Polski i historii świata staram się dojść do wniosku, jak powinien zachowywać się prawdziwie katolicki i konserwatywny mężczyzna. Szeroko poruszam również postaci jako te właśnie przykłady prawdziwych mężczyzn, żołnierzy wyklętych. Myślę, że zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że ten etos, który przyświecał polskim bohaterom po II wojnie światowej, powinien przyświecać także i nam współczesnym. Jest także jeszcze jedna pozycja książkowa, oto jestem Kościół na Wschodzie o powołaniu. W tej z kolei publikacji zebrałem świadectwa księży, sióstr i braci zakonnych, którzy posługują w krajach byłego Związku Sowieckiego. Opowiadają o tym, jak wygląda sytuacja Kościoła na tym terenie, jak ludzie powoli po latach obowiązkowego materializmu i ateizmu wracają do Kościoła. Szeroko, bardzo szeroko poruszony jest również wątek konspiracyjnego Kościoła w czasie Związku Sowieckiego. Jedno ze świadectw z relacji spisuje ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydysz, który w czasie komunizmu wyjeżdżał właśnie do Związku Sowieckiego i posługiwał tamtejszym katolikom. Serdecznie właśnie zapraszam do lektury tej książki, również oto jestem Kościół na Wschodzie o powołaniu, bo ten wątek przeciwstawiania się komunizmowi w inny sposób, nie z bronią w ręku, ale poprzez stowarzyszenie się katolików jest również szeroko poruszony. I w tym miejscu także prośba od wydawcy książki Wilczęta. Zawsze, kiedy są takie spotkania autorskie organizowane, a przyznam Państwu, że właśnie Łodzią kończę kolejny etap takich spotkań autorskich. W sobotę miałem spotkanie w Leżajsku, w Rzeszowie, w niedzielę w Górecku Kościelnym, w Białej Podlaskiej, w Międzyrzecu Podlaskim, w poniedziałek w Białymstoku i Łomży. Z kolei wczoraj z panem Januszem byliśmy w Ciechanowie. No a dziś Łódź i za kilka dni znów kolejna taka krótka trasa, tym razem Żywiec. I właśnie wydawca prosi mnie, by przekazywać Państwu taką informację podczas tych spotkań, że część dochodu wydawca przeznacza na budowę pomnika pułkownika Łukasza Cieplińskiego w Krakowie, w parku imienia Henryka Jordana. Tam już powstało kilka takich pomników żołnierzom wyklętym, ale myślę, że pomnik pułkownika Cieplińskiego, niezmordowanego w pracy na rzecz ojczyzny, również będzie tam miał swoje miejsce. Najprawdopodobniej będzie odsłonięty na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Serdecznie zapraszam do Krakowa. Jeśli ktoś z Państwa nabędzie książkę Wilczęta, no to gdy zobaczą Państwo ten pomnik, będą mogli Państwo jakoś poczuć, że
ten pomnik stanął właśnie dzięki Państwa pomocy. Chciałem tutaj też wspomnieć jeszcze jedną kwestię. Tak jak już wspominałem wcześniej, wielu żołnierzy wyklętych w czasie PRL-u było przedstawianych bardzo negatywnie. Między innymi major Antoni Żubryt, przedstawiony między innymi w książce Łuny w Bieszczadach, czy też w filmie Ogniomistrz Kaleń. Być może Państwo kojarzą tę książkę, ten film. Całkiem niedawno ten film wszedł w polskiej telewizji, oczywiście bez żadnego komentarza historycznego, no bo po co, przecież nie trzeba przekazywać zdaniem współczesnych władz prawdziwej historii, ale można puścić film bez żadnych konsekwencji. Który ten film opowiada negatywnie właśnie o Żubrydzie, bardzo negatywnie. Ale proszę Państwa, mimo że w Krośnieńskim, w Sanockiem, gdzie działał Żubryd, opinie wobec Żubryda są dość podzielone. Niektórzy przedstawiają go jako bohatera, inni niestety przedstawiają go tak, jak przedstawiała go komunistyczna propaganda. To dosłownie kilka tygodni temu, po audycji w Radiu Maria z moim udziałem, właśnie ta audycja była poświęcona książce Wilczęta, zadzwoniła do mnie pewna osoba, pewien mężczyzna, który mieszkał w tym czasie w okolicach Rymanowa Zdroju, w okolicach Krosna i pamięta, że gdy miał 9 lat, przyszedł do ich domu, jego rodzice byli nauczycielami, właśnie major Antoni Żubryd wraz ze swoją żoną i podległym im oddziałem. I ten mężczyzna przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń niż ta przedstawiana przez komunistów. Żubryd, jak sam relacjonuje ów mężczyzna, był bardzo kulturalny, poprosił o to, czy mogą przenocować. Pożyczył od nauczycieli książkę historię literatury polskiej. Nad ranem ich już nie było. Przed świtem w zasadzie już ich nie było. Nad ranem przyjechały wojska KBW, postrzelało do kur i pojechały dalej. A zatem jest tutaj ten przykład właśnie tej postaci, że jednak prawda była zupełnie inna, że ludzie w okolicach Krośnieńskiego i Sanockiego upatrywali w Żubrydzie bohatera w tym czasie i później też, a nie, jak to przedstawiała komunistyczna propaganda, rzezimieszka i bandytę. Myślę, że nadszedł ten moment, kiedy mogę mikrofon przekazać panu Januszowi. Bardzo prosimy. Dziękuję za taką wspaniałą opinię o moim ojcu. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za zaproszenie organizatorom tego spotkania. Witam łódzką publiczność. Nazywam się Janusz Niemiec, a jestem synem Antoniego Żubryda. Dlaczego się nazywam Niemiec, to wytłumaczę w dalszej części mojego wystąpienia. Ponieważ losy Antoniego Żubryda są ściśle związane z moimi, to zacznę o krótkiej charakterystyce ojca. Urodził się w 1918 roku w Sanoku. Jako niesforne dziecię i niesforny uczeń został skierowany przez swoich rodziców do podoficerskiej szkoły dla małoletnich w Śremie. To była szkoła dla podoficerów piechoty. To był rok 1933. W 1936 roku kończy tę szkołę w stopniu plutonowego i dostaje przydział służbowy do 40. Pułku Piechoty imienia Dzieci Lwowskich, który stacjonował w Lwowie. Rok 39, rozpoczyna się wojna, pułk zostaje skierowany na obronę Warszawy i ojciec uczestniczy tam w obronie Woli. Tyle blisko ta sprawa jest dla mnie, bo 56 lat mieszkałem w Warszawie i właśnie na Woli, tam gdzie ojciec bronił. Był odważnym żołnierzem, został awansowany do stopnia starszego sierżanta i według niektórych źródeł otrzymał krzyż walecznych za obronę Warszawy. Historię Armii Polskiej Państwo znacie. Wycofuje się na wschód, niektóre pułki zostają rozwiązane, w tym 40. Pułk Dzieci Lwowskich. Ojciec wraca do Sanoka i jako podoficer zawodowy zaczyna szkolić przyszłe jednostki Armii Krajowej na terenie Sanoka. Ponieważ sytuacja materialna rodziny, dość dużej rodziny, bo przecież jego żona miała jeszcze 4 siostry, rodzina była bardzo rozległa, ojciec rozpoczyna kampanię przemytniczą przez linię demarkacyjną między Rosjanami i Niemcami. Linia ta przebiegała przez Sanok i szła po linii San. Po prostu przechodzi na drugą stronę, gdzie stacjonowały oddziały radzieckie i przerzuca i przemyca żywność na stronę niemiecką.
zostaje aresztowany przez oddział Armii Czerwonej, przekazany NKWD i tam podejmuje współpracę z Rosjanami, obiecując, że przy kolejnych wypadach na stronę radziecką będzie przekazywał informacje dotyczące linii umocnień niemieckich, jednostek, plan Sanoka itd., itd. I czyni to aż do czerwca 1941 roku, kiedy następuje atak armii niemieckiej na pozycje radzieckie, pułk radziecki zostaje rozbity w puch, a cała kancelaria i dokumentacja tego pułku dostaje się w ręce Gestapo. W 1940 roku, jeszcze wcześniej, prawda, przed tą inwazją, wstępuje w związki małżeńskie z Janiną Praczyńską, późniejszą moją mamą, a ja urodziłem się 22 października 1941 roku. No niestety dokumentacja przełapana przez Gestapo powoduje, że już w następnym miesiącu po moim urodzeniu, 5 listopada 1941 roku, Gestapo aresztuje ojca, trzyma go w więzieniu w Sanoku, potem w Tarnowie, a potem w Krakowie i tam dostaje wyrok kary śmierci. Żubryt jako szpieg na rzecz Związku Radzieckiego. Miejsce egzekucji było pod Krakowem w lesie. Wykopany był dół, deska w poprzek tego dołu. Gestapo wprowadza uwięzionych i skazanych na tą deskę i strzałami w tył głowy, w głowę pozbawia ich życia. Ojciec był bardzo odważny. W momencie wkraczania na tą deskę związanymi rękoma uderza z całej siły gestapowca. Gestapowiec wpada do tego rowu, ojciec ucieka w krzaki, naturalnie strzały, pogoń, udaje mu się uciec i ponad 3 tygodnie przedostaje się do Sanoka z powrotem na piechotę. Jest taki moment, kiedy nawiązałem kontakt z rodziną ojca i wspominają, że była Wigilia i nagle ktoś puka do drzwi. Cała rodzina była przekonana, to była Tyrawa Wołoska pod Sanokiem, cała rodzina była przekonana, że ojciec już nie żyje i otwierają drzwi, a Antoś Żubryt stoi w drzwiach w dniu Wigilii. No to szok, naturalnie życzenia, płacz, ale ojciec wiedział, że może przynieść nieszczęście dla tej rodziny. I jeszcze w tej samej nocy, po zamarzniętym sanie, przedostaje się do Sanoka z Tyrawy i dobrze zrobił. Następnego dnia rano już Gestapo było w Tyrawie Wołoskiej, poszukując zbiega. Wraca do konspiracji po tym wypadku i doczekuje, pracując razem z Armią Krajową, szkoląc żołnierzy Armii Krajowej, doczekuje wyzwolenia. W 1944 roku przecież przychodzi już ofensywa Armii Radzieckiej i ojciec zgłasza się do władz NKWD, powołując się na swoją współpracę w okresie okupacji niemieckiej ze Związkiem Radzieckim, i stara się o przydział do Urzędu Bezpieczeństwa. Jest to taki paradoks historyczny w życiorysie mojego ojca. Zostaje mianowany oficerem śledczym Urzędu Bezpieczeństwa w Sanoku, ale nie zgadza się z rzeczywistością, jaka nastąpiła w tym czasie, nie zgadza się z dominacją Moskwy, nie zgadza się z tym, że następują masowe aresztowania żołnierzy akowców, żołnierzy zachodnich, takich jak żołnierze Andersa, żołnierze generała Maczka. Nie zgadza się z tym. Współpracuje, prawdopodobnie nie mamy na to dokumentów źródłowych, ale współpracuje z tworzącym się podziemiem antykomunistycznym na tym terenie. I 6 czerwca, wyprzedzając aresztowanie go, bo taki rozkaz przełapał w Sanoku z Rzeszowa, że ma być aresztowany za współpracę z podziemiem, wyprzedza tę akcję i 6 czerwca 1945 roku uwalnia 10 skazanych na więzienie akowców. Mama czeka z samochodem ciężarowym nieopodal Urzędu Bezpieczeństwa i w ten sposób uciekają z Sanoka i tworzy się zalążek potężnego oddziału ZUH, którego dowódcą jest major Antoni Żubryt,
naturalnie z porucznika został awansowany przez struktury podziemne Narodowych Sił Zbrojnych do stopnia kapitana. To o tym wiemy i to jest udokumentowane. Rozpoczyna się jego działalność przeciwko władzy ludowej, przeciwko PPR-owcom, przeciwko KBW, przeciwko temu, co wniósł na bagnetach żołnierz radziecki. Ale tutaj muszę już wtrącić mój wątek, kiedy mały Janusz, to znaczy ja, w wieku 4 lat, w roku 45, doznałem pierwszego szoku, jaki może dziecko doznać. Pod dom mojej babci Praczyńskiej, u której byłem, zajeżdża samochód Urzędu Bezpieczeństwa. Porucznik Cebula, komendant powiatowy, aresztuje mnie, 4-letnie dziecko, i moją babcię Praczyńską. Zawozi nas do budynku Urzędu Bezpieczeństwa, umieszcza nas w celach i tam jesteśmy traktowani jako więźniowie. Z tym, że babcia nie miała nic wspólnego z tym wszystkim, aresztowany zostałem ja jako reperkusja postanowienia ojca i dezercji ojca z szeregów Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec, jak się dowiedział o tym aresztowaniu, atakuje posterunek milicji w Haczowie w powiecie Brzozów i wysyła ultimatum do Sanoka. Jeśli nie zwolnicie mi teściowej i syna, ja rozwalam 7 zatrzymanych milicjantów. Tym razem UB ustąpiło i zwolniło nas. Już nie będę opowiadał o szlaku bojowym, o wyczynach bojowych oddziału ZUH. Oddział się rozrasta do około 280 żołnierzy. Działa w 3 powiatach. Krosno, Jasło, Krosno, Brzozów i Sanok. No ja jestem u babci i teraz ktoś powie, jaki był kontakt młodego 4,5-letniego chłopca z rodzicami. Był. Okazało się, że ojciec prowadził ten oddział z doskoku, dowodził tylko akcjami bojowymi, a tak to przebywał na kwaterach w wielu, wielu wsiach. Ludność Sanocka, Brzozowa i Krosna bardzo sprzyjała tym oddziałom, pomagała, ukrywała, karmiła. Te kwatery były we wsi Niebieszczany, Haczów, Malinówka i właśnie do takich miejsc, gdzie kwaterowali rodzice, dowożono mnie z Sanoka, żeby chociaż 1-2 dni być razem z rodzicami. Dowoziła mnie siostra cioteczna, która miała wtedy 11 lat. Przyznam się Państwu, że są takie epizody znane z tego pobytu mojego wśród rodziców. Zeznania, które czytałem w Głównej Komisji Badania Zbrodni nad Narodem Polskim, stwierdzono, że na przykład do wsi wkraczał oddział Żuchryda, a na czele szedł mały chłopak z pistoletem w ręku. No to byłem ja. W innym przypadku we wsi Prusiek, gdzie byłem na kwaterze, gdzie rodzice przebywali, ktoś doniósł do Sanoka, że Żubryt przebywa we wsi, oddział KBW przybył do wsi, otoczył ten dom, rodzice się wymknęli tymi drzwiami do lasu, oficer dowodzący akcją wszedł do tej izby, gdzie ja przebywałem i zapytał, kto ty jesteś? Janusz Żubryt, a gdzie twój ojciec? A w lesie. A co robi? A strzela do milicjantów. To są fakty, które ja wyczytałem z bezpośrednich sprawozdań i wywiadów i przesłuchań ludzi dokonanych przez panią prokurator Solarewicz, która dowodziła i prowadziła Główną Komisję Badania Zbrodni nad Narodem Polskim w Rzeszowie. No, sielanka nie trwała długo, bo UB doszło do wniosku wobec niemożliwości złapania ojca i aresztowania, wobec niemocy, jaką wykazywały wszystkie oddziały goniące po Bieszczadach takie oddziały, jak dowodził mój ojciec, trwała do kwietnia 1946 roku. Mówię tutaj o moim tym odprysku, że tak powiem, życiorysu. Wyobraźcie sobie Państwo, że 3 dni przed świętem Wielkanocy w 1946 roku przed ten sam dom babci zajechały już 3 Studebakery wypełnione wojskiem. Dowodzący oficer wszedł do domu, aresztował mnie, aresztował babcię i aresztował jej córkę, moją ciotkę, która z Krakowa
jako były porucznik, podporucznik Armii Krajowej pseudonim Figa, przyjechała tylko po to, żeby spędzić święta z mamą. Jesteśmy aresztowani, przewiezieni pod konwojem do Rzeszowa i umieszczeni w celach zamku rzeszowskiego. Ciotka na blok kobiecy, ja z babcią na bloku męskim. Teraz ktoś powie, że jak można było aresztować 5-letnie dziecko? Niestety można było. Proszę sobie wyobrazić, że IPN rzeszowski, krakowski, warszawski uznaje mnie jako właśnie to dziecko żołnierzy wyklętych, za najmłodszego więźnia politycznego Polski Ludowej i za najmłodszego kombatanta. Nie dlatego, że mam 73 lata, a jestem kombatantem, a jestem i mam legitymację kombatancką, tylko że nabyłem prawa być kombatantem w wieku 5 lat. Teraz na udokumentowanie tego, zawsze na spotkaniach, gdziekolwiek jestem, przynoszę ze sobą najważniejszy dokument mojego życia. To jest to dokument księgi ewidencyjnej więźniów w Rzeszowie. Jest to dokument, który świadczy wybitnie, że to nie babcia Kraczyńska była aresztowana, nie ciocia Krysia. Byłem aresztowany ja. Pod numerem, proszę sobie wyobrazić, ta karta ewidencyjna więźnia zawiera następujące dane. Strona pierwsza, pozycja piąta, numer sprawy, nazwisko, imię Janusz Żubryt, imię ojca Antoni, data urodzenia, miejsce urodzenia Sanok, data zatrzymania. Kto wydał rozkaz zatrzymania tego Janusza, nie babci? Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Kolejna pozycja tego dokumentu. O co podejrzany? Współpraca z bandą Żubryda Narodowych Sił Zbrojnych. Także teraz to się właśnie można śmiać. Ja sobie wyobrażam, że prawdopodobnie w wózku dziecięcym woziłem granaty ojcu do lasu. I stąd ta współpraca moja. Na podstawie tego dokumentu zostałem uznany za kombatanta i uznany za najmłodszego więźnia. Ja, proszę Państwa, sobie zdaję doskonale sprawę z martyrologii dzieci polskich. Przecież dzieci polskie bardzo cierpiały. Są zdjęcia filmowe z Oświęcimia, gdzie idzie gromada małych dzieci. Jest tragedia dzieci z Zamojszczyzny, wysiedlanych, oderwanych od rodziców i wysyłanych na roboty do Niemiec, do zniemczenia. Ale jeden, jedyny przypadek udokumentowany, że wydano rozkaz aresztowania mnie, 5-letniego chłopca. Zawsze pytają mnie, czy ja coś pamiętam. No, są takie epizody, słuchajcie, że ja pamiętam na przykład smród fekali w tym więzieniu, bo toaleta była zapchana na naszym piętrze. Pamiętam smak i zapach wiśni, bo nasz przyjaciel naszej rodziny, będący kierowcą w UB i dowożący żywność do kuchni, przemycał nam do celi wiśnie, takie dojrzałe, czerwone, pachnące. Pamiętam jazdę moją na hulajnodze. Po wielu tygodniach starań komendant zezwolił, żebym ja biegał po korytarzach i jeździł na hulajnodze po dziedzińcu. Ponieważ zacząłem interesować się swoją historią, dotarłem do dwóch osób, które pamiętają mnie. Aresztowani byli przez Urząd Bezpieczeństwa. To byli chłopcy w wieku 18, 19, 20 lat. Do dzisiaj dwóch z nich żyje i pamiętają, że poszła fama po więzieniu w Rzeszowie, że aresztowano rodzinę Żubryda. To była sensacja. Żubryd był niesamowicie znaną postacią. Aresztowano rodzinę i między innymi syna. I ten człowiek, kapitan mieszkający w tej chwili w Krakowie, mający 94 lata, wspominał, byłem u niego 3 godziny w jego mieszkaniu, wspominał, jak widział przez Judasza ze swojej celi, jak biegałem po korytarzu, kopałem w łydkę klawiszy tych strażników i szybko do babci do celi uciekałem. Miałem możliwość wychodzenia z tej celi. Pamięta i drugi jeszcze jeden taki więzień, jeszcze żyjący, również pamięta, jak jeździłem na hulajnodze. Jak długo trwała mój pobyt w więzieniu? Jest to, dlatego tak wspominam o tym, że wśród wszystkich moich 11 innych kolegów, którzy
zajmują pozycję w tej książce i mieli i przeżyli różne represje po działalności swoich rodziców, to jestem chyba Kajetan jedyny, który był aresztowany na osobisty rozkaz szefa wojewódzkiego urzędu. Dlaczego mnie aresztowano? No, można się jednego domyśleć. Niemoc, wściekłość, niemożliwość złapania likwidacji oddziału Żubryda spowodowała, że uznano mnie za zakładnika. Uznano, że ojciec się podda, ojciec przyjdzie do Rzeszowa, położy pistolety na stół i ujawni się. No niestety do tego nie doszło. Jak długo byłem w więzieniu? 6 miesięcy. Wypuszczono mnie i babcię w tydzień po tym, jak przywieziono zwłoki moich rodziców do więzienia. Tam, do Rzeszowa, złożono te ciała w komórce na węglu, a teraz muszę tym wątkiem śmierci rodziców pojechać. Urząd Bezpieczeństwa był bezradny. Nie wiedział, jak likwidować takie oddziały. Tym bardziej, że te oddziały miały doskonałe zaplecze po wsiach. Były kwatery, była żywność. Wpadli na pomysł, żeby rozsadzać te oddziały leśne od wewnątrz. W tym czasie w Urzędzie Wojewódzkim UB w Rzeszowie pracuje niejaki chorąży Pożoga. Starsi z Was na pewno pamiętają to nazwisko, bo to był wiceminister spraw wewnętrznych za czasów Piszczaka. Jeszcze niedawno. Żyje. Żyje Pawle. On, do jego zadań w urzędzie należało właśnie przygotowywanie grup oficerów, przeszkolonych oficerów Urzędu Bezpieczeństwa, którzy przebrani w kufajki, w brudnych butach, z pepeszami, wchodzili do wsi, strzelali do ludzi, strzelali do, palili stodoły. W ten sposób starając się, mówię o Ukraińcach, strzelano do Ukraińców, nie do Polaków, zdobyć względy oddziałów leśnych. I między innymi znalazł się człowiek, Achowiec, członek grupy Orskiego na terenie Bieszczad, młody, 19-letni warszawiak, który walczył przeciwko Niemcom w tym oddziale. Posuwający się front na zachód naszego kraju powodował, że część grup achowskich ujawniała się, składała broń. Część zostawała w lesie, tworząc oddziały i partyzantkę antykomunistyczną. A część później przenosiła się na zachód, gdzie najlepiej było się ukryć. Zachód to był enklawa albo szabrowników, albo bandytów, albo uczciwych żołnierzy Armii Krajowej, którzy tam chcieli przeczekać zawieruchę i nagonkę UB. I wiesz, właśnie ten człowiek, mówię śmiało jego nazwisko, Jerzy Wolen, młody Achowiec, nie bał się wrócić do mamy, do Warszawy, wylądował we Wrocławiu i chciał podjąć studia. Wywiązuje się bójka w pewnym momencie w jakiejś restauracji, ginie człowiek, milicja aresztuje całą gromadę tych młodych ludzi, robi śledztwo, przeprowadza śledztwo, on się przyznaje do działalności achowskiej, zostaje przekazany do Urzędu Bezpieczeństwa i tam podejmuje współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa, a ponieważ wiedzą już o nim wszystko, że był partyzantem Bieszczada, że zna składy amunicji, że zna kontakty, że zna, gdzie, z kim i tak i można współpracować, z kim nie, dostaje rozkaz od oficera prowadzącego z ministerstwa z Warszawy, że ma udać się w Bieszczady i zlikwidować majora Żubryda. Udaje się do wsi pod Duklą, rozpowiada wszystkim naokoło, że jest prześladowany przez UB i szuka kontaktu z oddziałami leśnymi. Jeden z pododdziałów ojca pod dowództwem Mundka przechodzi obok, przejmuje tego człowieka, on prowadzi ich do skrytki, wyjmuje stamtąd pistolet i 3 naboje. Oddział doprowadza go do kwatery ojca i zapoznaje ojca z tym człowiekiem. I o dziwo, mimo że ojciec był bardzo podejrzliwy, ostrożny, wzbudza zaufanie moich rodziców. Do tego stopnia, że mama nawet mu szyje rozpruty kożuch, przechodzą na ty i ten Jerzy Wolen zostaje osobistym ochroniarzem majora Żubryda.
do tragicznego dnia 24 października 1946 roku. Dzień ten miał być dniem spotkania ojca mojej mamy i Wolena z jednym z pododdziałów we wsi Orzechówka w powiecie Brzozów. Kwaterą dla ojca i matki była wtedy wieś Malinówka. Po południu, późnym popołudniem, wyruszają w drogę przez las ze wsi do wsi. Doszli do Gajówki, była już godzina 19:30. Wyobraźcie sobie październik, las, zrobiło się bardzo ciemno. Matce nie odpowiadał ten marsz, chciała zrezygnować z tej Orzechówki i zatrzymali się w Gajówce, w pomieszczeniu, które składał się z jednej izby lampy naftowej. Mamie z kolei ta kwatera na noc nie odpowiadała i poprosiła ojca. Antoś, idźcie i znajdźcie inną kwaterę, bo ja tutaj nie zostanę. I z tej Gajówki wychodzi major Żubryt i jego osobisty ochroniarz Jerzy Wolen. I tutaj tak jakby intuicja kobieca kierowała mamą, bo chodzi od okna do drzwi, pali papierosy, zna niepokojona. Po 40 minutach wraca Wolen i mówi, chodź Janeczko, Antoś czeka na nowej kwaterze. I wychodzą. Świadkami tych wydarzeń był Gerlach, nazwisko Gerlach Gajowy i jego przyszła małżonka, narzeczona, która była w tym czasie właśnie w Gajówce. Ten Gerlach na drugi dzień obchodzi swój rewir i znajduje zwłoki ojca i matki zastrzelonych w lesie około 500 metrów od Gajówki, obrabowanych z broni. Rodzice nosili zawsze przy pasie dwa pistolety. Obrabowana mama z biżuterii dokładnie opisywał w protokole, jak miała nogi podkurczone, jak ciała leżały. Pod wodą podwozi te ciała do Malinówki, składa koło sklepu i tam powiadamia Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie, którzy przyjeżdżają i zabierają te zwłoki. Taki epizod Państwu powiem, że jeden z ubowców podchodzi do zwłok ojca, kopie te zwłoki i mówi, Antoś, wstawaj, bezpieka przyjechała. Tu muszę pewną rzecz wyjaśnić, skąd wiem tak szczegółowo o tym wszystkim, bo Państwo się mogą zdziwić. Ja wtedy miałem 5 lat, świadków niewielu, a ja to wszystko wiem. Wiem z dwóch źródeł. Źródło pierwsze. Po roku 1989 Główna Komisja Badania Zbrodni nad Narodem Polskim prowadzi śledztwo, kto zamordował małżeństwo rodziców. I przesłuchuje. I zarówno pracowników więzienia, pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, komendantów z Krosna, jeszcze żyjących, przesłuchuje wszystkich, nawet do klawiszy, że tak powiem, z więzienia w Rzeszowie. I tworzy się sterta teczek z tych przesłuchań. I pani Solarewicz, prokurator prowadząca tą sprawę, widocznie zapałała do mnie sympatią. W ustronnym pokoju w Rzeszowie, w prokuraturze, udostępniła mnie te zeznania. Stamtąd to było pierwsze źródło informacji. Drugie źródło informacji, że tak precyzyjnie o wszystkim wiem, to jest to, że w roku 1999 rozpoczął się proces w Krośnie mordercy Jerzego Wolena i przez 3 lata jako oskarżyciel posiłkowy siedziałem na sali sądowej, patrząc twarz w twarz w oczy mordercy. I tam byłem świadkiem przesłuchań, mimo że proces miał klauzulę tajności, byłem dopuszczony do akt, byłem dopuszczony do przesłuchań, siedziałem jako prawa ręka prokuratury. I tam właśnie stamtąd mam te źródła informacji. Teraz co się stało znaleźć z Januszem? No, to może jeszcze skończę, że zwłoki zostały przewiezione do Brzozowa. Brzozów ściąga pracowników Urzędu Bezpieczeństwa z Sanoka, żeby zidentyfikowali zwłoki, bo przecież ojciec był pracownikiem Sanoka, tego urzędu. I zwłoki zostają w ordynarny sposób leżące na skrzyni samochodu ciężarowego, przewiezione do Rzeszowa i rzucone na węgiel w komórce. Na potwierdzenie tego, co mówię. Naprawdę ja posługuję się tylko dokumentacją źródłową. Bardzo tragiczne zdjęcie. No. Nie będzie
z daleka widać. To są moi rodzice. Zwłoki leżące. Niektóre źródła podają, że mama była w 8 miesiącu ciąży. Tutaj jest taki zaokrąglony brzuszek, widać to. Pokrwawione twarze, ojcu kula wyszła czołem, mamie kula wyszła prawym otworem nosowym. Oba strzały były oddane z tyłu, w potylicę, tak jak to robiło w Katyniu, jak to robili w Katyniu, jak to robili w Warszawie, jak to robili w innych kaźniach urzędów bezpieczeństwa.